Jest przywódcą kościoła. Czuje się nieswojo, gdy jego współpracownica gnębi inną osobę. Poszukuje prawdy i odkrywa fakty. Dostrzega, że istota jego współpracownicy jest zła, ale czemu waha się, czy ją zdemaskować i zgłosić? Jakie sekrety się za tym kryją? Jaką decyzję w końcu podejmuje? Osiem lat temu usłyszałem o zwolnieniu przywódczyni Nicole. Nie pracowała praktycznie, rywalizowała o sławę i status i osądzała swoją współpracownicę. To zakłóciło pracę kościoła. Po jej zwolnieniu, poprzez omówienia i przycinanie, zaczęła rozumieć swoje wykroczenia i zepsucie. Czuła się winna i chciała się skruszyć. Moja współpracownica Alina pracowała z nią. Gdy Nicole uznano za fałszywą przywódczynię, powiedziała: Nicole traktowała wszystkich z wyższością. Kiedy z nią rozmawiałam, ignorowała mnie. Była arogancka i lekceważąca. Tworzyła kliki i podsycała spory dla statusu. Tylko antychryst mógł tak działać. Jest antychrystem, a nie tylko fałszywą przywódczynią. Alina chciała nawet zgłosić to przywódcom. Inna partnerka, Rachel, zgodziła się z Aliną. Co ty o tym myślałeś? Właśnie. Pomyślałem wtedy, Nicole jest zarozumiała i naprawdę arogancka, ale nie uczyniła wielkiego zła, nie szkodziła stale, a po zwolnieniu okazała skruchę i poznała siebie. Akceptuje nieco prawdy. Uznanie jej za antychrysta w oparciu o jej wykroczenia i tymczasowe zepsucie to przesada. Tak. tak skrzywdzono by ją niesprawiedliwie. Podzieliłem się swoją opinią z siostrami. Alina nie chciała mnie słuchać. Nie rozumiesz zachowania Nicole. Nie wolno nam przymykać oka na antychrystów. Czy zarzuciła coś jeszcze Nicole? Właśnie. Nie. Czy Alina nie miała problemu, upierając się przy tym? Właśnie? Właśnie. Coś mi nie grało, ale potem Alina zaskoczyła mnie jeszcze bardziej. O. Poprosiła Rachel, by zebrała opinię na temat Nicole. Nie spytała przełożonych o zgodę. Sama zwołała zgromadzenie, by rozeznać sprawę Nicole. To wbrew zasadom. Tak. Na spotkaniu Alina powtórzyła, jak arogancko zachowywała się Nicole i podkreśliła to, że Nicole działała samowolnie, lecz nie powiedziała, czy przejawiała to zepsucie notorycznie, ani czy Nicole przyjęła potem prawdę i okazała skruchę, przemilczała to. Zwodziła wszystkich, by uznali Nicole za antychrysta. Właśnie. Właśnie. Jedna z sióstr… Zorientowała się, że chodziło o napiętnowanie Nicole i spytała Rachel, Co chcesz w ten sposób osiągnąć? To zgodne z wolą Boga? Nie można osądzać, nie mając dość dowodów. To obraża Boga. Tak. tak. Rachel trochę się przestraszyła i uznała takie traktowanie Nicole za niewłaściwe. Powiedziała o tym Alinie i mnie. Co na to, Alina? Powiedziała ze złością, Szatan zawsze przeszkadza nam w praktykowaniu prawdy. To niedorzeczne. Twierdziła, że praktykuje prawdę, a potępiała wszystkich, wydając osądy. Tak. Mm -hmm. Czy ponownie oceniła sprawy w oparciu o zasady? Właśnie. Właśnie. Nie. Znów przeanalizowała zachowanie Nicole. To, że przez zazdrość o współpracownicę utworzyła klikę i ją zgnębiła. Powiedziała, że Nicole działała samowolnie, sama zwalniała ludzi. Zarzuty Aliny były bardzo poważne, więc Rachel znowu stanęła po jej stronie. Sam już nie wiedziałem, co myśleć. A co jeśli Alina miała słuszność? Gdy przywołała słowa Boga, mówiące o antychrystach tworzących kliki, by nas przekonać, Byłem skołowany. W tym mogła być prawda. Czy przywódcom brak rozeznania i mylnie uznali antychrysta za fałszywą przywódczynię? Jeśli tak było, czy nie stałem się kimś, kto broni antychrysta, nie rozpoznając go? Być może stracę swoją pozycję za obronę antychrysta. Straciłbym reputację. Chyba. Lepiej być po stronie Aliny. Jeśli się myli, wina nie spadnie tylko na mnie. Lepszy taki scenariusz niż gdybym musiał wziąć na siebie całą winę. By ustalić, czy ktoś jest antychrystem, trzeba trzymać się zasad i zachować ostrożność. Racja. Mhm. Już miałem stanąć po ich stronie, ale poczułem się nieswojo. Uznałem, że nie mogę ślepo. Brać czyichś słów za prawdę. Mm -hmm. Jeśli nikol nie była antychrystem, a ja bym ją napiętnował, to byłoby bezzasadne potępienie, obraza Boga. Popełnionego wykroczenia nie można cofnąć. Nie stanąłem więc po stronie Aliny. Bogu dzięki, to dobrze, że tak zrobiłeś. Nie powinniśmy ślepo słuchać innych. Tak. Racja. Poszukałem prawdy o tym, jak rozpoznawać antychrystów. Słowa Boga mówią: Nie można uznać za antychrysta tego, kto ma tylko jego usposobienie. Tylko ci, którzy mają naturę i istotę antychrysta, są antychrystami. Zewnętrzne człowieczeństwo tych dwóch typów osób się różni. Pod kontrolą różnych rodzajów człowieczeństwa. Ich postawy wobec prawdy też się różnią. Kiedy zaś postawy przyjmowane wobec prawdy nie są takie same, różnią się też ich drogi, a wynikające z nich zasady i konsekwencje ich działań też są inne. Człowiek o usposobieniu antychrysta ma działające sumienie, posiada rozum, zna wstyd i miłuje prawdę. Gdy ujawnia zepsute usposobienie, czuje winę, więc może zastanowić się i poznać siebie, przyznać się do swego skażonego usposobienia. Może porzucić cielesność i skażenie, dojść do poddania się Bogu, a także do praktykowania prawdy. Z Antychrystem tak nie jest. Nie ma działającego sumienia ani sumiennej świadomości. Nie zna wstydu. Więc, gdy ujawnia zepsute usposobienie, nie mierzy według słów Bożych, czy to, co ujawnia, jest dobre czy złe, czy to zepsucie, czy normalne człowieczeństwo, i czy zgodne jest z prawdą. Antychryst nie zastanawia się nad tym. Jak więc się zachowuje? Zawsze utrzymuje, że jego skażone usposobienie i wybrana droga są właściwe. Uważa, że słuszne jest wszystko to, co sam robi i mówi. Zawsze zabezpiecza siebie. Nieważne, jak wielkie zło czyni i jak wielkie zepsucie ujawnia, nie jest w stanie rozpoznać wagi sprawy i nie jest świadomy skażonego usposobienia, które ujawnił. Oczywiście nie odłoży też na bok swoich pragnień, nie porzuci swych ambicji. Nie sprzeciwi się zepsutemu usposobieniu, by wybrać drogę posłuszeństwa Bogu i Prawdzie. Na podstawie tych wyników widać, że osoba o usposobieniu Antychrysta może zrozumieć prawdę, praktykować ją i być zbawioną. A osoba o istocie Antychrysta nie może zrozumieć prawdy, wcielić jej w życie, nie może też dostąpić zbawienia. Taka jest różnica między nimi. Mm -hmm. Niektórzy przywódcy i pracownicy często przejawiali usposobienie antychrysta, byli samowolni i despotyczni, lecz nie czynili jawnego zła, nie mieli wstrętnego człowieczeństwa. Po rozprawieniu się z nimi i dzięki pomocy innych, gdy ich zastąpiono, po okresie zniechęcenia, uświadomili sobie, że przejawiali zepsucie i chcą okazać skruchę, myśląc, najważniejsze, bym wytrwał w pełnieniu obowiązku. Chociaż szedłem ścieżką antychrysta, nie zostałem za niego uznany. To łaska Boga, muszę więc szczerze wierzyć i poszukiwać. Nie ma nic złego w pójściu za prawdą zmieniają się i okazują skruchę, ich postępowanie widocznie się poprawia. Potrafią szukać zasad prawdy w pełnieniu obowiązku i w relacjach z innymi. Pod każdym względem zmierzają w lepszym kierunku. Czy się nie zmienili? Zawracają ze ścieżki Antychrysta, a wchodzą na ścieżkę praktykowania i poszukiwania prawdy, jest dla nich nadzieja, mają szansę osiągnąć zbawienie. Czy można uznać ich za Antychrystów, bo kiedyś okazali przejawy Antychrysta lub szli jego ścieżką? Otóż nie. Antychryst nie ma skruchy ani wstydu. Jest nikczemny, złego usposobienia, znużony prawdą. Czy ktoś znużony prawdą mógłby ją praktykować lub pokazać skruchę? To niemożliwe. Znużenie prawdą sprawia, że antychryści nigdy nie okażą skruchy. Amen. 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 Te słowa są jasne. To zasady rozpoznawania antychrystów. Tak. tak. Teraz rozumiem, że można ich rozpoznać po ich postawie wobec prawdy i człowieczeństwie. Mhm. Tak, racja. Autentyczni antychryści mają nikczemne usposobienie. Są złoczyńcami bez sumienia. Nieważne, jak bardzo zaszkodzą pracy kościoła i wejściu innych w życie, ile zła uczynią, sumienie ich nie dręczy. Znużeni są prawdą i skrajnie jej nienawidzą. Nigdy nie przyznają się do błędu i nie żałują. Racja. Lecz ludzie z usposobieniem antychrysta nie są źli w człowieczeństwie. Choć czasem przejawiają cechy antychrysta, są samowolni, działają w pojedynkę, odrzucają odmienne opinie, to przez przycinanie, rozprawianie się i zwolnienie szukają prawdy i żałują złych uczynków, okazują skruchę i zmieniają się. Po kilkukrotnym zwolnieniu niektórzy fałszywi przywódcy pojmują siebie i dążą do prawdy, jeśli uznamy ich za antychrystów, bo czasem działają tak jak antychryści, jesteśmy niesprawiedliwi. Mhm. Tak. Nie pojmując prawdy, łatwo się w tym pogubić. Tak. Łatwo niesłusznie uznać innych za antychrystów. Racja. Racja. Istota antychrystów jest zła. Są oni znużeni prawdą. Choćby wiele zła uczynili, nie skruszą się. Tak. Ponownie. Przeczytałem opinię o postępowaniu Nicole. Zwykle przejawiała zepsucie. Była arogancka, działała samowolnie, przenosiła ludzi bez konsultacji. Wciągnęła innych w osądzanie, jej partnerki, zakłócając życie kościoła. To był zły uczynek. Ale nie robiła tego stale. Wcześniej nie gnębiła i nie osądzała. Po zwolnieniu zastanowiła się nad wykroczeniami i zepsutym usposobieniem i okazała skruchę. Nie była kimś, kto nie przyjmuje prawdy. Wynikało z tego, że przejawiała tylko cechy antychrysta, ale nie miała jego istoty. Tak. Gdyby ją uznać za antychrysta przez to wykroczenie, to byłoby niezgodne z zasadami prawdy. Tak. To byłoby pognębienie i potępienie, zły uczynek, raz. Bogu dzięki, już to rozumiem. Tak. Przełożeni omówili różnicę między przejawami a istotą zepsucia. Pomyślałem, teraz Alina powinna to pojąć, nie będzie się upierać. A tymczasem Alina powiedziała nam: Wyżsi przywódcy chronią Nicole, nie widzą istoty jej zachowania. Może osłaniają ją, bo myślą, że ma charakter. Pomyślałem, czemu Alina czepia się jednego wykroczenia Nicole? Przywódcy omówili to jasno. Nicole po prostu przejawiała zepsucie, tymczasowo. Nie jest antychrystem. Właśnie. Lecz Alina nie przyjmowała tego. Powiedziała też, że zgłosi to wyżej, jeśli przywódcy nie zajmą się Nicole. Alina złośliwie karała Nicole. Tak. Alina była uparta, a dwie współpracownice stały po jej stronie. Tylko ja nie zgadzałem się z nimi. Niepokoiło mnie to. Jeśli będę dalej popierał swoich przywódców, czy Alina powie, że czcze status, brak mi rozeznania, powtarzam po przywódcach? Lecz jeśli... Stanę po jej stronie, czy nie będę ślepo kogoś potępiał? Uznałem, że powiem, że nie mam zdania, nie zdradzę tego, co naprawdę myślę, a one nie powiedzą, że brak mi rozeznania. Powiedziałem niepewnym głosem Nie wiem tyle o Nicole, trudno mi ją sklasyfikować. Nie trzymając się zasad, tolerujemy złe uczynki. Tak. Tak. Alinie zrzedła mina, gdy jej nie poparłem. Potem unikała mnie gdy omawiali zgłoszenie Nicole. Czułem się izolowany. To było nieprzyjemne. Zrobiłem coś złego? Czemu tak mnie traktują? Przez to nie mogłem w spokoju pełnić obowiązków. Bałem się, że powiedzą, że nie pojmuję prawdy i brak mi rozeznania. Czy będą mnie dalej wykluczać? Gdy o tym myślałem, czułem ucisk w sercu. Nieważne, jeśli nie chcą mnie słuchać i mnie wykluczają, oszczędzę sobie kłopotu, żeby nie szukały powodów, by mnie zwolniono za to, że je uraziłem. To nie moja sprawa jak traktują Nikol. Ale wtedy poczułem wyrzut. Czy to nie ucieczka? Tak nie chronię pracy kościoła. Co dalej? Zmieniłeś podejście? Właśnie. Potem otworzyłem się przed przywódcami. Przypomnieli mi, bym szukał woli Boga i dbał o kościół. Powiedzieli, że jeśli się wycofuję, bo Alina mnie izoluje, to nie biorę odpowiedzialności. Tak. Wtedy pojąłem, że obchodziły mnie tylko własne interesy. Widziałem, że gnębiono Nikol, ale nie dbałem o to. Chciałem uciec przed wykluczeniem. Byłem samolubny. Przeczytałem fragment słów Boga i jaśniej ujrzałem swoją naturę. O. Hmm. Bóg Wszechmogący mówi: Cóż to za usposobienie, gdy ludzie nie biorą odpowiedzialności za swoje obowiązki, wykonują je niedbale i powierzchownie, zachowują się jak potakiwacze i nie bronią interesów domu Bożego? Jest to przebiegłość, jest to szatańskie usposobienie. Najbardziej zdumiewającym elementem filozofii życiowych człowieka, jest właśnie ludzka przebiegłość. Ludzie myślą, że jeśli nie będą przebiegli, mogą urazić innych i nie będą w stanie chronić samych siebie. Sądzą, że muszą być dostatecznie przebiegli, aby nikomu nie zrobić krzywdy, ani nikogo nie obrazić, tym samym zapewniając sobie bezpieczeństwo, chroniąc swe źródła utrzymania. I zyskując solidną pozycję pośród ludzkich mas. Niewierzący żyją zgodnie z filozofią szatana. Wszyscy są potakiwaczami i nikogo nie obrażają. Przyszedłeś do domu Bożego, czytałeś Słowo Boże i słuchałeś kazań domu Bożego. Czemu więc stale tylko potakujesz? Potakiwacze chronią tylko własne interesy, a nie interesy Kościoła. Kiedy widzą, że ktoś czyni zło i szkodzi interesom Kościoła, ignorują to. Lubią być potakiwaczami i nikogo nie obrażać. To nieodpowiedzialne, a tego rodzaju osoba jest niezwykle przebiegła i niegodna zaufania. Aby chronić własną próżność i reputację oraz zachować dobre imię i status, Niektórzy ludzie chętnie pomagają innym i poświęcają się dla swoich przyjaciół bez względu na koszty. Ale kiedy muszą chronić interesy Domu Bożego, prawdę i sprawiedliwość, nie mają takich dobrych intencji. Zniknęły one całkowicie. Kiedy powinni praktykować prawdę, nie robią tego. O co chodzi? Aby chronić własną godność i reputację. Zapłacą każdą cenę i ścierpią wszystko. Ale kiedy muszą wykonywać rzeczywistą pracę, chronić to, co pozytywne oraz chronić i zaopatrywać Bożych Wybrańców, dlaczego nie mają już siły, by płacić jakąkolwiek cenę i jakkolwiek cierpieć? To nie do pomyślenia. W rzeczywistości mają rodzaj usposobienia, które jest znużone prawdą. Czemu mówię, że ich usposobienie jest znużone prawdą? Ponieważ zawsze, gdy coś wiąże się z niesieniem świadectwa o Bogu, praktykowaniem prawdy, ochroną Bożych wybrańców, walką z oszustwami szatana lub ochroną tego, co pozytywne. Tacy ludzie uciekają i chowają się, nie robiąc tego, co właściwe. Gdzie jest ich heroizm i duch? który niezłomnie znosi cierpienia. Do czego go używają? Łatwo to zauważyć. Nawet gdy ktoś ich krytykuje, mówiąc, że nie powinni być tak samolubni i podli, i nie powinni chronić siebie, ich to w istocie nie obchodzi. Mówią sobie, nie robię takich rzeczy, to mnie nie dotyczy. Jaką korzyść mogłoby takie zachowanie przynieść dla mojego dobrego imienia i statusu? Nie są to ludzie, którzy dążą do prawdy. Szukają rozgłosu i statusu, zamiast po prostu wykonywać pracę, którą powierzył im Bóg. Kiedy są potrzebni w pracy kościoła, wolą uciec. W głębi serca nie przepadają za rzeczami pozytywnymi i nie interesują się prawdą. To wyraźnie pokazuje, że brzydzi ich prawda. Tylko ci, którzy miłują prawdę i posiadają rzeczywistość prawdy, mogą zgłosić, gdy wymagają tego praca Domu Bożego i wybrańcy Boży. Tylko tacy ludzie mogą odważnie powstać i związani obowiązkiem świadczyć o Bogu i omawiać prawdę, wprowadzić Bożych wybrańców. Na właściwą drogę, dzięki czemu osiągną oni posłuszeństwo Bożemu dziełu. I tylko to jest odpowiedzialną postawą i przejawem troski o wolę Boga. Amen. Amen. Słowa Boga pokazały mi, że jestem podstępny. Tamte chciały uznać Nikol za Antychrysta, ja się z nimi nie zgadzałem. Wiedziałem, że niesprawiedliwie potępiają Nikol, lecz bałem się je urazić, by mnie nie zwolniły. By chronić swój status i prestiż, zachowałem swoje opinie dla siebie. Nie wytrwałem przysłusznej opinii. Knułem, by chronić swoje interesy i siebie, a nie pracę Kościoła. Nie myślałem o tym, jak bardzo oni mogą ją zakłócić. W sprawie dotyczącej pracy kościoła i wejścia w życie udawałem zagubienie, byle nikogo nie urazić. Aby zachować pozycję, wypowiedziałem się przeciw zasadom. Byłem podstępny. Byłem też znużony prawdą. Wiedziałem, że praktykowanie prawdy i ochrona pracy kościoła są pozytywne. Lecz widząc, że moje interesy są zagrożone, nie praktykowałem prawdy, myśląc, że będę cierpiał za sprawiedliwość. Czy nie była to niechęć do prawdy i do pozytywnych rzeczy? Ech, czułem się winny. Myślałam, że niepraktykowanie prawdy jest samolubne, lecz teraz widzę, że znajomość prawdy bez jej praktykowania. Jest znużeniem prawdą. Racja. Przywódcy przypomnieli mi, że po zwolnieniu Nicole Alina zgłosiła ją jako antychrysta i dążyła do jej wydalenia. To nie był zwykły przejaw zepsucia, tak. tak. Jeśli Alina chciała rozpoznać antychrysta i ochronić kościół, ale źle rozeznała, to po omówieniu zasad prawdy powinna dostrzec swe błędy i poprawnie spojrzeć na Nikol. Ale nie przyjęła omówienia i nie chciała odpuścić Nikol. Istotą tego jest gnębienie ludzi, racja. Przywódcy poprosili mnie o zbadanie sprawy Aliny. Zgodziłem się. Ale gdy już miałem wypytać innych w tej sprawie, znów chciałem uciec. Nie tylko Rachel nie miała rozeznania co do Aliny, inni bracia i siostry też stali po jej stronie. Gdybym próbował dowiedzieć się prawdy, a oni powiedzieliby Alinie, czy nie chciałabym mnie usunąć? Gdy o tym pomyślałem, znowu wpadłem w rozterkę. Potem pomyślałem o słowach Boga. Mówicie, że zważacie na Boże brzemię i będziecie bronić świadectwa Kościoła, lecz któż z Was tak uczynił? Spytaj siebie: Czy jesteś kimś, kto miał wzgląd na Boże brzemię? Czy umiesz praktykować sprawiedliwość dla Boga? Czy potrafisz opowiedzieć się za mną? Czy umiesz niezłomnie praktykować prawdę? Czy odważysz się walczyć z czynami szatana? Czy odsuniesz uczucia i ujawnisz szatana dla mej prawdy? Czy pozwolisz, by wypełniły się w Tobie moje zamiary? Czy ofiarowałeś mi swe serce w kluczowym momencie? Czy wypełniasz moją wolę? Zadaj sobie te pytania i często o nich myśl. Amen. 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 Słowa Boga poruszyły mnie. W obliczu… Bożych pytań, czułem, że jestem tchórzem. Ilekroć coś się działo, chciałem uciekać, nie dbałem o Boże brzemię, nie chroniłem pracy Kościoła, z obawy, że urażę innych i skrzywdzę siebie, byłem samolubny. Dzięki słowom Boga, pojąłem, że przez te sytuacje Bóg mnie sprawdzał. Postępowanie Aliny zakłócało życie kościoła. Gdybym się teraz nie postawił, ona jeszcze bardziej zaszkodziłaby pracy kościoła. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak. Mój strach wynikał z braku wiary w Boga. Tak. Nie wierzyłem, że wszystko jest w jego rękach, więc bałem się stłamszenia. Tak. Bóg jest sprawiedliwy, prawda rządzi w domu Bożym. A złoczyńcy nie znajdą tu nigdy oparcia, lecz słabo wierzyłem. Stanąłem przed Bogiem w modlitwie. Boże, w moim sercu jest lęk, daj mi wiarę, bym stanął w obronie Kościoła. Amen. Amen. Pomyślałem o liderze grupy, który był uczciwy i miał rozeznanie. Poprosiłem go więc, żeby pomógł mi zbadać tę sprawę. Gdy sprawdziliśmy raporty Aliny o tym, że Nicole przejawia cechy antychrysta, dosłownie nas zatkało. Dlaczego? Niektóre z raportów mijały się z faktami. Część dotyczyła przejawów zepsucia, a nie problemów z istotą. Czy potępiając Nicole jako antychrysta… Alina nie przekręcała faktów, by ją zgnębić? Mm -hmm. Diakon do spraw ogólnych też widział, że Alina nie ma litości dla Nicole i przestrzegł ją przed tym. Alina nie słuchała i domagała się potępienia Nicole. Widzieliśmy, że Alina nienawidzi Nicole i chce, by ją wydalono. Przyjrzeliśmy się współpracy Aliny z Nicole. Kiedy razem pracowały, Nicole miała lepszy charakter i zdolności niż Alina, więc przywódcy powierzali dużo ważnej pracy Nicole. Alina uważała, że Nicole ją przyćmiewa, była rozgoryczona. Nicole często wytykała Alinie jej problemy. Alina czuła, że Nicole nią pogardza i uprzedziła się do niej, chciała się zemścić. Gdy Nicole okazała się fałszywą. Przywódczynią. Alina chciałaby, by uznano Nicole za antychrysta. Ach, jeśli tak, to Alina była złoczyńcą. Racja. Bezwzględnie. Najpierw myślałem, że Alina potępia Nicole, bo nie rozumie prawdy. Teraz zauważyłem. Rządzę zemsty u Aliny. Wypaczała fakty, by zmylić ludzi i nakłonić ich do potępienia Nicole. To złe z istoty. Tak. Dzięki objawieniu w Bożych słowach lepiej ujrzałem istotę Aliny. Bóg Wszechmogący mówi: kim jest dysydent? Kim są ludzie, których Antychryst uważa za dysydentów? Są to z pewnością ci, którzy nie traktują poważnie Antychrysta jako przywódcy. To ci, którzy Go nie podziwiają. Nie czczą, tylko traktują jak zwykłą osobę. To jest pierwszy rodzaj. Są też tacy, którzy kochają prawdę, dążą do prawdy, dążą do zmiany swojego usposobienia i dążą do miłowania Boga. Obierają inną drogę niż droga Antychrysta i w jego oczach są dysydentami. Poza tym każdy, kto ośmieli się, Zaproponować antychrystowi swoje sugestie i zdemaskować go, lub każdy, kogo poglądy różnią się od ich własnych, jest postrzegany przez antychrystów jako dysydent. I jest jeszcze inny rodzaj. Ci, którzy dorównują antychrystowi pod względem charakteru i zdolności, których zdolność mowy i działania jest podobna do tej u antychrysta. Lub których Antychryst postrzega jako przewyższających go i potrafiących go zidentyfikować. Dla Antychrysta jest to nie do przyjęcia. Tacy ludzie są zagrożeniem dla jego statusu i postrzega on ich jako największych dysydentów. Antychryst nie ośmiela się lekceważyć takich ludzi ani im pobłażać. Są dla niego solą wokół. Przez cały czas jest czujny i wystrzega się ich. Unika ich we wszystkim, co robi. Kiedy Antychryst widzi, że inna osoba zamierza go zidentyfikować i zdemaskować, ogarnia go szczególna panika. Desperacko chce wykluczyć i zaatakować takiego dysydenta, i nie będzie usatysfakcjonowany, dopóki nie usunie go z kościoła. Dla Antychrysta. Dysydent jest zagrożeniem dla jego statusu i władzy. Jeśli ktokolwiek zagraża ich pozycji i władzy, antychryści nie cofną się przed niczym, by się zająć taką osobą, kimkolwiek ona jest. Jeśli mimo wszystko nie uda im się przywołać kogoś takiego do porządku, ani wcielić do własnych szeregów, antychryści doprowadzą do jego upadku lub wydalenia. Na koniec antychryści osiągną swój cel, zdobędą absolutną władzę i będą robić cokolwiek zechcą. Jest to jedna z metod zwykle używanych przez antychrystów, by utrzymać status i władzę. Atakują i wykluczają dysydentów. Kiedy osoba o gwałtownej naturze staje wobec powodowanego dobrymi intencjami napominania, oskarżania, nauczania czy pomocy, nie obiera bynajmniej postawy wdzięczności czy pokornej akceptacji, lecz zamiast tego wpada w gniew, czuje ogromną nienawiść, wrogość, a nawet pragnienie zemsty. Oczywiście, kiedy z tej nienawiści ktoś takim mści się na drugim człowieku, to nie dlatego, że żywi do niego zadawnioną urazę, tylko dlatego, że osoba ta obnażyła jego błędy. To pokazuje, że niezależnie od tego, kto to robi i jaka jest jego relacja z antychrystem, już sam akt obnażenia błędów Antychrysta może wzbudzić jego nienawiść i chęć zemsty. Nie ma znaczenia, kto te błędy obnaża, czy osoba, która to robi, rozumie prawdę, ani czy jest przywódcą lub pracownikiem, czy też zwykłym członkiem wybranego ludu Bożego. Jeśli ktokolwiek zdemaskuje i przytnie Antychrysta, Albo się z nim rozprawi, będzie przez niego traktowany jako wróg. A Antychryst powie nawet otwarcie: Jeśli ktokolwiek się ze mną rozprawia, będę dlań surowy. Jeśli ktokolwiek się ze mną rozprawia, przycina mnie, wyjawia moje tajemnice, doprowadza do tego, że zostaje wydalony z domu Bożego. I pozbawia mnie mojego udziału w błogosławieństwach, nigdy nie zostawię go w spokoju. Taki jestem w świeckim świecie. Nikt nie ośmiela się sprawiać mi kłopotów. Osoba, która ośmieli się mnie niepokoić, jeszcze się nie urodziła. Takie właśnie gniewne słowa wypowiadają antychryści. Gdy przychodzi im stawić czoła przycinaniu i rozprawianiu się z nimi. Gdy wypowiadają te gniewne słowa, robią to nie po to, by zastraszyć innych, ani by wyładować swój gniew, chroniąc samych siebie. Są to szczere zapowiedzi niegodziwych poczynań, a antychryści. Mogą posunąć się do wszelkich dostępnych im środków. Takie właśnie jest gwałtowne usposobienie antychrystów. Amen. Amen. Dopiero objawienie w Bożych słowach obnażyło pobudki Aliny. Mówiła, że chce chronić pracę kościoła i zdemaskować antychrysta, ale to była prywatna zemsta. Tak. Ponieważ Nicole wskazywała odchylenia w pracy Aliny, ta czuła urazę. Więc gdy zwolniono Nicole, Alina wzbudziła zamęt. Na podstawie jej wykroczenia chciała uznania jej za antychrysta. Gdy przywódcy omówili różnicę między zepsuciem a czynieniem zła, Alina nie odpuściła i zbierała informacje na temat Nicole. Bezzasadnie ją potępiała. Zwodziła innych, by potępili Nikol, po to, żeby się jej pozbyć. Gdy przywódcy nie postąpili z Nikol tak, jak chciała Alina, ta rozpowiadała pogłoski, że przywódcy chronią Nikol, oszukiwała innych i uprzedzała ich do przywódców. Gdy miałem inne zdanie, Alina mnie wykluczyła i izolowała. Gdy inni ją napominali, nie słuchała, mówiąc, że to szatan sieje zamęt. Te fakty pokazywały, że Alina nienawidzi prawdy i jest nikczemna. Jeśli ktoś ją przejrzał lub zagrażał jej statusowi, atakowała go, wykluczała i mściła się. Alina była złoczyńcą. Mm -hmm. Tak, właśnie. Potem zgłosiłem przywódcom to, co ustaliłem. A oni zwolnili Alinę. Odizolowali ją. Zostałaby wydalona, gdyby miała spowodować więcej zakłóceń. Bogu dzięki. To dobrze. Bogu dzięki. Bogu dzięki. Rachel też zyskała rozeznanie co do Aliny. Gdy zrozumiała, że sama czyniła zło, znienawidziła siebie. Choć zdarzyło się to dawno temu, to gdy pomyślę, że w tamtej sytuacji. Wolałem chronić własne interesy niż pracę Kościoła, odczuwam wstyd. Gdyby bracia i siostry nie przemówili mi do rozumu, bałbym się chronić pracę Kościoła. Tak. Słowa Boże dały mi zasady. Nieważne ile prawdy znam, muszę być twardy i chronić interesy Kościoła. Nie wolno się od tego uchylać. Bogu dzięki.